No, ogólnie, że tak powiem, fajnie wyszło. Bardzo szybciutki temat w Hamburgu. Godzinka i wypad. Z racji tego, że na stolpę mi wyszła, wychodzi pauza. Idę się wykąpać i potem ruszamy w drogę. Jeszcze kawunia i się zbieramy. Ma duszę? Jedyneczka, jedyneczka jesteś. O. Dawaj światełko. Skromny, bo skromny, ale... Ale można się wykąpać. Co nie? Trochę zaparowało. Fajnie, miło było się wykąpać. Brudny jesteś? No, było fajnie, miło się wykąpać. Włosów nie ruszałem, bo jeszcze są ok. Kurczę. Kawa wzięta, ale wolę swoje. Czy swoje? No, swoje. Mleko zimne, żeby już było gotowe do picia. Poza tym mleczna kawa u nich jest o 40 centów droższa. To za mleko, kurde, jak za zboże. Ale mniejszą o większość, dobra. Dobra, jutro na płycie. Na pojutrze mam załadunek, druga nad ranem. Piątek. Ciekawie. Ciekawie, ciekawie, no ale dobrze, no. Chociaż dzisiaj jest środa. Fajny dzień. Jutro czwartek, tak sobie pojadę, żeby się pauza zrobiła. Może wcześniej mnie załadują. Kto wie? Kto wie? Dobra, systemy lotnicze są dezaktywowane. I możemy jechać. Dzień dobry. Kończymy sobie tą pauzę. Dość długą, bo 11 godzin. Za Poznaniem, ale przed Wrześnią. O, coś w tym stylu. Jakieś śmieci trzeba wyrzucić. Tylko czemu jest taka pogoda? Kto wie. Tak czysty samochód był. Teraz to tylko będzie brudny. Niedobrze. Nie cieszę się z tego powodu, aczkolwiek pogody się nie wybiera. Co nie? No. Też tak mi się wydaje, aczkolwiek myślało się, że dłużej wytrzyma samochód niż tylko parę dni. W sumie dwa dni. Kurde, tak? Dwa? We wtorek go myłem? Tak, we wtorek, dzisiaj jest czwartek, no. No. Tak powiedzmy, pizdęc już. Ale no cóż. Kurde, nie mam pistoletu. On się zrypał. I muszę sobie działać z ściereczką. Aczkolwiek zepsuł się. Ogólnie dmucha, no nie? No, ogólnie dmucha. Fajne jest, bo idealnie pod siodło. Znaczy pod siodło, pod siedzenie. Pod siedzeniem jest akurat taki fajne miejsce, ale no niestety. Poczekajcie, kto mi tak powiedział, że to jest dafowski bądź mercedesowski? Ale oczywiście Made in China. Chciałem samego tego kupić, no ale kurczę, no z takim wejściem to trzeba chyba jednak kupić od nowa, no nie? Cały zestaw. No bo ogólnie rzecz biorąc, do pewnego momentu trzyma powietrze, czyli nie puszcza. A potem jak zacznie puszczać, to przez cały, znaczy jakby to otworzyć, no nie, całym pędem. I mnie to właśnie wkurza, bo kiedyś właśnie spaliśmy z Robertem.
I w nocy, jak zaczęło, kurde, to z Robertem czy z Marcinem? Już mniejsza o większość, ale z kimś, jak spaliśmy, to w nocy, jak zaczęło to świstać, jest. Nie wiedziałem, co się dzieje. No, więc ogólnie rzecz biorąc, Lipton. Musiałem go wyłączyć, znaczy tego, i później znowu był wypięty, włożony. Nie wiem, z jakiej to przyczyny, bo rozbierałem go totalnie na czynniki pierwsze i de facto gumki są, wszystko jest. Ale czemu z kurną tak działa? Nie mam pojęcia. Dobra, 4 minuty, dobra. Wystarczy, wystarczy. A jeszcze mnie akurat złapał, jechał z naprzeciwka, Kacper on the road z Wrześni. I właśnie, o, autostradowi. Ten to już chyba tak stanął na sam koniec. Mi się akurat jeszcze udało zatrzymać się w rejeczce. Całkiem dobrze, bo jeszcze myślałem, że jeszcze dalej pojechać, no ale mówię, kurde, najpierw tu je zajadę, zobaczę. No i się okazało, że jest. Na szczęście. No, bo tak to tam na przysz dalszy to już byłby, kurde, co to by było? Chyba pipi jakieś, tak, z tym, z kiesiakiem. Ale mówię, to było takie wyjście awaryjne, no. O, wyjście awaryjne. Może bym przegonił czas 10-godzinny, więc dobrze, że to się trafiło. De facto tutaj już nie kojarzę, na ile przyjechałem, ale jeszcze chyba z 10 minut wolnego miałem. No, więc ogólnie dobra. Tylko patrzysz, jak się tylko brudzi samochód. No, aż od tego, aż łezka w oku kręci się z tego powodu. No ale no dobra, na razie jedziemy do domku. Tak, do domku. Muszę coś tam wydrukować, wypełnić, coś wysłać. No i od razu pędzę do tego, do Płońska. Tam akurat sobie zrobię pauzę, bo ten mam na drugą w nocy, z czwartku na piątek, i ogólnie rzecz biorąc nie chciało mi się teraz tutaj czekać do takiej godziny, że mógłbym sobie tam pojechać i wrócić, no nie? Więc wolę sobie tam pojechać, tam poczekać, przespać się, podczas załadunku przespać się, może jeszcze, kurczę, im się uda, że wcześniej mnie załadują. Nie mam pojęcia. Tam to jest loteria, albo wcześniej, albo czas, albo później. No jeszcze czekajcie, Dawid jeździ do Hamburga, będzie pobierać, dzisiaj będzie? No, dzisiaj może być. Mówił, że powinien być i jeszcze tylko odjechać. No ale dobra. Jedzie z tego Jarosławia i będzie pobierać kolejny Jarosław na poniedziałek, więc elegancko. Wczoraj się z tym, z Łukaszem mijałem, jedzie na Hamburg i też na Płońsk z piątku na sobotę, coś takiego. Będzie ładować, no. Już na początku tygodnia też jakieś mają być skarbi mierze, wtorek, coś takiego, chyba dwa będą dla mnie, więc na razie ku dobremu idzie. Całe szczęście, bo już mam dosyć takiego, powiedzmy, rzeźbienia, bo de facto w tym miesiącu mam 9700, tak? 9700 to jak dojadę i wrócę do domu, to będę miał dychę przekroczoną. No. Dawid 11, coś. Łukasz, no takie 12 spokojnie będzie miał. No ale takie drucenie, no i tak chyba nie tak źle się wydaje. Ale oczywiście mogło być lepiej, tak? Po jednym kursie w tygodniu przez 2 tygodnie, no to tak słabo. No, więc dobra. Koniec takiego, powiedzmy, wstępu. Znaczy wstępu, już był wstęp. Na razie póki co jedziemy, no. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Ogólnie to już się dojechało. Co ja mam takiego, żeby zawsze jak widzę automat, to brać kurde kawę za 2 złote. Nie wiem. Ktoś mi to wyjaśni? Chyba, że lubię wydawać takie napierdoły. No ale powiedzmy tak, miejsce nie urywa, ale patrząc co tutaj się dzieje, to nawet nie ma gdzie. Stoję jak ta pipa. Powiedzmy w jeździe. Tam przejeżdżam, tam nie ma nic. Tu nie ma nic. Tu jest suma summarum zamknięta brama. Czyli zamknięta. Osobówki, tutaj ktoś wjeżdża. Tam nie zasłaniam, więc ogólnie rzecz biorąc powinno być dobrze. Druga w nocy. Idziemy chyba obiadek zrobić i spać. Bo co innego tu robić? Że tak powiedzmy, dzień dobry. Dzień dobry, ale zarazem zaskoczymy. Ogólnie już załadowany. 3:23 wyjeżdżamy z burdelko bum bum. Wzięli o godzinę wcześniej. Teraz zobaczmy, godzinkę wcześniej je wzięli. 2:20 ładowali. Nawet nie zdążyłem wyjść za bardzo i rozchodzić to, bo jeszcze łóżko nie jest pościelone. Już przyniósł mi papiery. Papiery są, można jechać. Jeszcze tylko jakiegoś hotdoczka wezmę albo coś w tym stylu, bo tak mi jeździ w żołądku, że to dramat. A de facto wzięli mnie po 11 godzin pauzie. No więc całkiem spoko. Nie powiem, że nie. Tutaj, kurde, wie, że i tędy. Może teraz tutaj zrobili taki śpiących policjantów dwa. Masakra. Halo, boss? Przyjdzie który? Byłoby fajnie i sympatycznie. Dobra. O. Będzie fajnie i sympatycznie. Jakby ktoś przyszedł, wziął. Zobaczył, ja spierdzielam do domku. Jeszcze mam dzisiaj spotkanie jedno biznesowe. Więc muszę się też ogarnąć. A nie pospałem sobie. Siedziałem, kurde, dość długo. Bo jeszcze jedna osoba do mnie przyszła. Proszę. Jedna osoba do mnie przyszła. Radek. Coś tam pobiera od nas robotę. Więc siedział u mnie o 22:30. O pierwszej wzięli. Tutaj też pogadaliśmy trochę. Był przede mną. I tak. No za bardzo nie pospałem. Tu godzinkę. Więc trochę taki wybity z rytmu jestem. No ale co poradzić, no to tylko transport, no nie? Się wyleżeć, wyleżałem. Tutaj byłem, kurde, o której ja tutaj byłem? 13, 14? Coś w tym stylu. Nie wiem, czy mówiłem jak tego. Jak przyjechałem, dobra. Naciuś bieg. I teraz tych policjantów. Hop. Dupka, hop, przód, hop, tył, hop, i teraz naczepa, hop. Więc dobra, ludziska, żeby nie było, nie przedłużać, no tylko do domu,
Więc ogólnie w niedzielę będę wyjeżdżać, no, niedzielę, bo już mam na wtorek ten załadunek, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!